Jesteśmy na czwartym warmińskim jarmarku świątecznym. W tym roku Miejski Ośrodek Kultury organizował tę imprezę, sądząc po tłumach, które są, sądząc po opiniach, które docierają do mnie, wydaje się, że przynajmniej pierwszy dzień jest dniem udanym. Cieszymy się, że coś takiego mamy właśnie w Olsztynie. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy co roku na otwarciu właśnie tutaj. Bardzo kolorowy i duży rozmach po prostu. No widać, że ludzie się interesują. Sporo przyszło tutaj. Jest fajna zabawa i o to chyba chodzi. Rzeźby lodowe są przepiękne, naprawdę. W ubiegłym roku były zwierzęta i tam inne, nie? Ale te są też fajne. Będziemy mogli zobaczyć naprawdę sporo. Rzeźby lodowe już wystartowały i cieszą się olbrzymią popularnością. Dzieciaki zjeżdżają z muru chińskiego zupełnie bez obaw. Tam są ikony architektury światowej, bardzo malownicze i pięknie iskrzące się w świetle reflektorów. Zajmujemy się rzeźbieniem w lodzie, a co robimy w Olsztynie? Zbudowaliśmy miasteczko lodowe. W tym roku najsłynniejsze budowle świata, między innymi mur chiński została stworzona i troszeczkę przetransformowana na ślizgawkę dla dzieci. Możemy zobaczyć, jak z bryły lodu po wycięciu kształtów piłą łańcuchową powstaje jakaś bardzo ładna rzeźba. Tutaj przywieźliśmy ze sobą dosyć dużo rzeźb, które zostały przygotowane wcześniej w naszym atelier. Przyjechały tutaj dużą ciężarówką i na miejscu robiliśmy tylko już montowanie tych rzeźb. Niektóre rzeźbiliśmy tutaj na miejscu. No, jest to długie, pracochłonne. Oferta gastronomiczna bogata. 30 stoisk naprawdę z różnościami świątecznymi. Szopki krakowskie w galerii Rynek Mistrzowskie. Z dużym rozmachem, bardzo ciekawy, dużo wystawców. Będzie sporo atrakcji artystycznych. Dzisiaj zespół góralski Chora, jutro Jacek Borkowski, pojutrze Mietek Szcześniak, Terje i Sungset z Marią Skanders z dalekiej Norwegii. No i jeszcze dużo teatrów, sztuk mistrzów, połykaczy ognia, żywych pomników. No to wszystko wydaje się być taką ofertą godną jarmarku, który jest już swego rodzaju marką Olsztyna. Prawdziwy święty Mikołaj, tych Mikołajów będzie tutaj kilku, ale ci inni to będą jedynie pomocnicy, ten jest jedyny prawdziwy, zasiądzie w wysokiej bramie, ma tam specjalne mikołajowe zacisze, no i będzie przyjmował dzieciaków i będzie je obdarowywał. Taka jest rola świętego Mikołaja. Zawsze jest bardzo miło przyjechać do Polski, w tym razem byłem już w Katowicach, w Warszawie i potem w Gdańsku, a najlepiej jest tutaj jak w domu w Olsztynie.